Welcome to the channel, my name's Rob, and in today's video, I'm going to check out a very famous Polish man called Tadeusz Kościuszko. Now, Aussies will even know of this name. Well, they will sort of know the name because a mountain is named after him in Australia. If you enjoy this video and you want to learn more with me, make sure you like and subscribe. Zwykły chłopak, ani biedny, ani zbytnio zamożny, ze średniej szlachty w kraju targanym problemami. Otrzymuje szansę od losu. Dostaje się do szkoły wojskowej. Jest to dar, który wykorzystuje i robi bonusowy kurs inżynierski. Na tyle zdolnie i pracowicie, że jedzie na stypendium królewskie do Paryża. Co ciekawe, w Paryżu uczy się malować, a nie walczyć. Nawiązuje tam jednak znajomości i poznaje nowe idee wolności. Przekonania pozostawia jednak dla siebie. Chce wrócić do kraju i po prostu ułożyć sobie życie z dziewczyną. Always about a girl. So straight away, clearly, Tadeusz was a very smart young lad. Very, very clever. However, you do find that at a certain stage of life, sometimes your mind opens up maybe. It opens up and you're able to embrace a lot more and you're more free almost. And that may be what happened here, but always ends up being about a girl, doesn't it? Wraca i zamieszkuje w Sosnowicy, u hrabiego Sosnowskiego, gdzie niespodziewanie jego serce zaczyna bić mocniej do córki hrabiego. Miłość jest wielka i obustronna, na drodze stają jednak pieniądze. Hrabia gardzi Kościuszką i jego biedą, chce dla córki bogatego szlachcica. Zakochani planują ucieczkę, ślub w tajemnicy. Zdradliwy sługa jednak donosi panu, a para zostaje rozdzielona. Kościuszko, zrozpaczony, rozumie, że z układami hrabiego nie wygra. Nie znajduje pracy w wojsku i choć pewnie mu ciężko, godzi się z porzuceniem ojczyzny, w której bez znajomości nie zrobi kariery. Jeszcze we Francji słyszał o odległym kraju, w którym dobrzy ludzie chcą dać wolność każdemu człowiekowi. Nie wiedząc, czy wróci żywy, wyrusza w długą i niebezpieczną podróż, by walczyć o ideały wolności, w które od czasów Paryża wierzy. Świat głosi, że Anglicy z Ameryki chcą wyzwolić ludzi spod panowania monarchów. Po miesiącach niebezpiecznej podróży dociera do celu. Na miejscu okazuje się jednak, że rzeczywistość nie wygląda tak, jak ją malują. Wolność dla wszystkich ludzi to nie fakt, a raczej sprytny slogan. Nikt w koloniach nie wie, kim w ogóle jest Kościuszko. Jednak dzięki kontaktom paryskim on wie, że ma szukać pomocy u Benjamina Franklina. I find that quite interesting that it said that the pictures aren't necessarily reality. And obviously learning a lot about Australia and the whole £10 pom, which is basically Brits going to Australia for £10. And it was the same for Polish people. A lot of Polish people went to Australia. But they were, you know, back then they were given these pictures of glorious sun, big houses, surfing all day, you know, a fairly luxurious, leisurely life. But actually from what I've learned is that the pictures say one thing and the actual reality is not necessarily straightforward as that. And so that's what I think is possibly the case for Kościuszko here. That he went to the Americas thinking it was going to be lovely and actually it was more hard work maybe than he initially thought. Odwiedza go w Bostonie i prosi o zatrudnienie. Franklin podsuwa mu pod nos test z geometrii. Dla Kościuszki to nie problem. W ten sposób otrzymuje stanowisko inżyniera. Polak zaczyna budować amerykańskie forty i choć niewielu zna Kościuszka, niedługo się to zmieni. Generał Horatio Gates dostrzega w nim talent i rozkazuje zaprojektować fortyfikacje w nadchodzącej bitwie pod Saratogą. Saratoga okazuje się punktem zwrotnym. Brytyjczycy kapitulują. Francja staje po stronie Amerykanów. Jest to wielki cios dla Brytyjczyków. Niektórzy stwierdzą potem, że bitwa pod Saratogą została wygrana dzięki umocnieniom Kościuszki. Tak czy inaczej, w taki sposób uznany za jeden z filarów zwycięstwa Kościuszko przechodzi do legendy. Dostrzega go sam Jerzy Waszyngton, który osobiście prosi, by fortyfikował, zdaniem Waszyngtona, najważniejszy punkt obronny w całej Ameryce, dający mu kontrolę nad rzeką Hudson i Nowym Jorkiem.
Co ciekawe, West Point staje się jedną z najbardziej prestiżowych szkół wojskowych w historii USA. Obviously, I knew there was a connection with Australia. I did not see the connection with America. Clearly, he was very influential over in the Americas, for sure. Co jeszcze ciekawsze, w XIX wieku rozpowszechni się legenda, że podczas hucznej biesiady Waszyngton poprosił Polaka o pomysł na flagę nowo powstającego kraju. Kościuszko miał wskazać herb ziemi sandomierskiej. Do końca wojny Kościuszko zostanie generałem brygady odznaczonym medalem Cincinnata, jako jedyny Polak w historii. Jednak historia w Ameryce podczas dwóch okresów pobytu, przed i po upadku Polski, skupiła uwagę Kościuszki również na czymś innym. W wojsku Kościuszko miał czarnego ordynansa, Agrypę Hula. Służący i Kościuszko zaprzyjaźnili się, a Hul zrobił ponoć takie wrażenie dobroci i rzetelności na Tadeuszu, że Kościuszko został gorliwym przeciwnikiem niewolnictwa. Po upadku Polski i powrocie do USA nie krył się już ze swoimi poglądami. Miał mieć ponoć pretensje do obrzydliwie bogatego Waszyngtona za to, że żył z niewolników i nie chciał ich wyzwolić. Wielu amerykańskich bogaczy mogło być niezadowolonych z uwag Kościuszki. Jednak gdziekolwiek Kościuszko się pojawiał, fetowały go tłumy, a sława bohatera otworzyła mu drogę do przyjaźni z Jeffersonem. Co ciekawe, ponoć po przeczytaniu Deklaracji Niepodległości Kościuszko był tak poruszony, że zaczął wielbić Jeffersona. Jefferson jednak, pomimo głoszenia praw do wolności, również miał niewolników i żył z ich pracy, a wolność rysowana jako powszechna była przeznaczona tylko dla bogatych białych mężczyzn. So are we saying that yes, he sort of worshipped Jefferson, but realized actually it was a little bit hypocritical, isn't it? Of yes, he's wants people to have their freedom, but still has slaves. So what does Kościuszko actually then do? Kogo innego? Kościuszko postanowił podjąć walkę z niewolnictwem własnymi środkami. Po służbie kongres podarował mu ziemię oraz obiecał majątek, który miał być wypłacony później. Kościuszko, kiedy w końcu otrzymał pieniądze, mimo kiepskich finansów przeznaczył je na wykupienie wolności dla czarnych niewolników. Good Zachowane man. Listy i wspomnienia rysują Kościuszkę jako człowieka o wielkiej tolerancji. Nie tylko dla Murzynów, nie tylko dla chłopów, ale co ciekawe również dla kobiet, Żydów i Indian amerykańskich. Krąży legenda, że wodzowi indiańskiemu małemu żółwiowi powiedział w tajemnicy, by zaciekle walczył o swoją ziemię z Anglikami. W zamian wódz podarował mu toporek i fajkę pokoju. Ostatecznie Kościuszko opuścił Amerykę, by już nigdy nie powrócić. Zanim to jednak zrobił, w pierwszym z czterech testamentów, które napisał, zobowiązał Jeffersona do wyzwolenia czarnych i dania im edukacji z pozostałych środków. Pisał mniej więcej tak: dajcie im wolność w moim imieniu, dając im wykształcenie w zawodach i instruując ich, by w swoim życiu kierowali się moralnością, która niech uczyni ich dobrymi sąsiadami, ojcami i matkami, a w swych obowiązkach obrońcami wolności i kraju i czegokolwiek. He clearly was a good person, right? There are these people throughout history that were good people, and he is clearly one of them. Co uczyni ich szczęśliwymi? Zdaniem Louisa Ottenberga, pomimo późniejszych testamentów, w liście z września 1817 roku Kościuszko zaraz przed śmiercią ostatecznie potwierdził wolę wyzwolenia czarnych. Jefferson jednak, wymawiając się podeszłym wiekiem i kiepskim zdrowiem, ostatniej woli Kościuszki nie zrealizował, ponoć żywił przekonanie, że wyzwolenie wielkiej ilości Murzynów doprowadzi do rozlewu krwi. Jefferson. Był za tym, by niewolników uwalniać stopniowo i deportować ich do Afryki. Niektórzy historycy, jak Graham Russell czy Gary Nash z Uniwersytetu Kalifornijskiego, twierdzą, gdyby Jefferson wypełnił ostatnią wolę polskiego przyjaciela, upadek niewolnictwa nastąpiłby wcześniej. Gdyby Jefferson wypełnił ostatnią wolę polskiego przyjaciela, wojny secesyjnej być może nigdy by nie było. So I was actually trying to wonder why the mountain in Australia is named Mount Kosciuszko. But it was actually because of Strzelecki, who we've actually looked at in a previous video. A Polish explorer went looking for mineral deposits, America, Tahiti, New Zealand, and finally in Australia. But he named Mount Kosciuszko after someone that he believed was a hero of the resistance against the Russian oppression. So there you go. That is why the mountain in Australia is called Mount
Kosciuszko. Hopefully I'm pronouncing that correctly. But so let's talk about the man. He left Poland because he fell in love, but obviously the dad was not having any of it. It didn't quite turn into a Romeo and Juliet love story. But he then went to America and he was clearly a good person. He managed to get in with the right crowd early on due to his intelligence, maybe his work ethic, his just general ability that he had and knowledge. And obviously Jefferson was a big fan of him. And then obviously Kosciuszko became a good friend of Thomas Jefferson. Now, Kosciuszko obviously wanted to free slaves, and he was a supporter of the blacks, the Jews, the Whitmen, everyone. He was clearly a good man. Now, it is interesting that you get certain characters like this. You've got Strzelecki, you've got Marie Curie as well, that almost have to leave Poland due to some reason or the other. And they quite often don't go back, which is such a shame. And it's these characters that aren't necessarily remembered. Yes, I know you've got a mountain named after Kosciuszko. You've got Marie Curie, but a lot of people probably wouldn't know that, you know, wouldn't know of these people, wouldn't know their history. Even Marie Curie, you know, people wouldn't necessarily realize they're Polish. I certainly didn't. So it's fascinating to learn about these people. So I hope you found it interesting too. These are some great people. And on the channel, we have learned about some really, really incredible people. So make sure you subscribe for more. I'm sure there'll be more fantastic people we learn about. Like, subscribe, and I'll catch you next time.